It's a pleasure and an honor for me as chairman of the EU Military Committee to pay my first visit to Poland. I was very happy yesterday to come and see the final exercise for the preparation of the EU battle group for the first semester of 2013. To dla mnie ogromna przyjemność i honor, że jako przewodniczący Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej składam swoją pierwszą wizytę w Polsce. Wczoraj z ogromną radością wziąłem również udział w ćwiczeniach przygotowujących bojową grupę europejską na pierwszy semestr roku 2013. I would like to salute the armed forces of Poland, the men and women who are engaged in various operations under the national flag, under NATO or EU. They are committed for our common values, and this is very nice to see and very fortunate for me to have the opportunity to discuss with the commanders. Chciałbym również oddać honor polskim siłom zbrojnym, polskim kobietom i mężczyznom służącym w polskich siłach zbrojnych, służącym w licznych operacjach pod flagą NATO albo Unii Europejskiej. Chciałbym podziękować im za ich ogromny wkład w nasze wspólne wartości. Cieszę się ogromnie również, że mogłem spotkać się i porozmawiać z polskimi dowódcami. Chciałem powiedzieć, że istotną dla nas kwestią jest, iż 4 lata temu ministrowie obrony narodowej, ministrowie spraw zagranicznych zgodzili się na przygotowanie grupy bojowej Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Dzisiaj finalizujemy ten projekt wspólnie z naszymi partnerami w ramach Trójkąta Weimarskiego, z armią niemiecką i z armią francuską. Jesteśmy zaszczyceni tym, że przewodniczący Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej osobiście wizytuje przygotowanie naszych wojsk i wysoko ocenił przygotowanie, jak również stan gotowości wojsk do realizacji pełnego spektrum misji i zadań w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Dziękuję bardzo. To możemy zadać pytanie. No to ja mam pytanie do obu panów, najpierw do szanownego gościa. Skoro był pan i widział pan wczoraj ćwiczenia, no to pytanie jest takie, jak panowie oceniacie, kiedy te grupy bojowe mogłyby być użyte już w boju rzeczywiście i mogłyby być zdolne do działań w polu? So my first question goes to the general. Since you were and saw the exercises, my question is the following. When do you think will the battle group be able to be used to be fully operational in the battle? It will be able to be used when there is a political decision to use it. That will occur, maybe, and this is why they trained, as soon as it takes its duty. And its duty for this battle group, Weimar battle group, is for the first semester of January 2013. How does Wtedy, kiedy zapadnie decyzja polityczna, natomiast ta grupa bojowa, której ćwiczenia wczoraj obserwowałem, czyli grupa weimarska, obejmie dyżur w pierwszym semestrze, tak jak już powiedziałem, roku 2013. But it's a very important commitment that is made by Poland and France and Germany, and by Poland as a framework nation, because Poland pays a very large part in the contribution to this battle group, which could be and is ready, will be ready to be operated throughout the world on short notice and for a variety of operations. And I must say that recently we considered back in Brussels whether the situation in Congo, which occurred recently, would need a European battle group. So you can see that there are a lot of variety of reasons for which politically it can be considered to engage a battle group. Bardzo istotne jest zaangażowanie Polski, Francji i Niemiec w tą grupę bojową. Polska jako kraj ramowy odgrywa bardzo dużą rolę w działaniach tej grupy i ta grupa może być użyta do prowadzenia różnego rodzaju operacji, również w krótkim terminie. Ostatnio w Brukseli rozważaliśmy również możliwość ewentualnego użycia takich grup w Kongu w obecnej sytuacji. Także jak Państwo widzą, jest bardzo wiele różnych powodów i bardzo szerokie spektrum działań, ewentualnych działań dla takiej grupy bojowej. Dziękuję bardzo. Jak Państwo wiecie, toczy się właśnie certyfikacja Grupy Bojowej Unii Europejskiej i z militarnego punktu widzenia, z wojskowego punktu widzenia Grupa Bojowa będzie gotowa do użycia, oczywiście, jeżeli takie decyzje polityczne zapadną. Pozostaje tylko jeszcze zakończenie certyfikacji, odpoczynek żołnierzy w okresie świąt, odbudowanie potencjału i jesteśmy gotowi od 1 stycznia w sumie z naszymi partnerami w ramach Trójkąta Weimarskiego zadeklarować z punktu widzenia wojskowego gotowość Grupy Bojowej Unii Europejskiej
do użycia w pełnym spektrum misji i zadań, jakie nakłada na nas koncepcja grupowych Unii Europejskiej. Czy będzie decyzja polityczna, nie nam to o tym decydować. My z wojskowego punktu widzenia przygotowaliśmy tą grupę, jesteśmy gotowi. Czy rozmawiali panowie może o ewentualnej misji w Mali? Did you discuss the possible mission of Mali? Yes, we discussed in Brussels. But here, no, we didn't discuss that the possible operation in Mali. At this stage, we are at the political discussions and to implement. What we do back home, if I can say, back in Brussels, back in the European Union committee, military committee, is to have information, get information, share information on the situation. What is the intelligence that we can share among us so that all of the nations have a broad idea of what it can be done. But as you know, the Mali situation is up to the it needs African ownership, and this is the African ownership that is first needed. And we plan, could have an operation using EU assets for the training part of the support to that African Union-led mission, ECOWAS being a big partner in that, and the Malian armed forces as well. Tak, dyskutowaliśmy o tym w Brukseli, ale nie tutaj. Potrzebne są oczywiście decyzje polityczne, natomiast kiedy wrócimy do Brukseli, to my w ramach Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej będziemy chcieli przedyskutować informacje, które możemy wymienić, jakimi informacjami możemy się podzielić, tak żeby wszystkie państwa wiedziały, jaka jest sytuacja. Natomiast to, co możemy zrobić, co moglibyśmy ewentualnie planować, jeżeli chodzi o Mali, to przeprowadzić taką część szkoleniową. Ale oczywiście musimy wiedzieć, że ta misja to przede wszystkim jest odpowiedzialność Afryki. Oni są tutaj tym głównym aktorem, jeżeli chodzi o ten proces. Także Unia Afrykańska, a także siły zbrojne Mali są tutaj tymi głównymi aktorami. Now training armed forces is something that we know, that we are familiar with. This is what Poland does on a daily basis in Afghanistan. This is what in the European Union we do on a daily basis for EUTM Somalia, for the Somalian, so on the eastern part of Africa, armed forces. And we do this in Uganda, EUTM Somalia. So we know the way forward. Now there needs to be a better understanding of what the Africans will do, want to do, and how we can go into that. And then there will be a decision by each nation as to how much they are prepared to commit. Jeżeli chodzi o szkolenie sił zbrojnych, to wiemy, jak to się robi. Mamy tutaj doświadczenie. Polacy robią to w Afganistanie. My również w ramach Unii Europejskiej prowadzimy tego typu misje, na przykład w Somalii czy w Ugandzie. Szkolimy siły zbrojne, także wiemy, jak się to robi. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby to w tej chwili mieszkańcy Mali zdecydowali, czy też Unii Afrykańskiej zdecydowali, co jest im potrzebne i jakie szkolenie wtedy będzie mogło być przeprowadzone. Wtedy będzie musiała być podjęta decyzja polityczna i każdy kraj będzie musiał zadeklarować, w jakim stopniu chciałby uczestniczyć w takim szkoleniu. Jak toczą się obecnie w Brukseli negocjacje o budżecie na następną perspektywę? Jak one wpływają na proces budowy tego wspólnotowej polityki bezpieczeństwa? My question is about the impact of the current negotiations in Brussels, that is budget negotiations. What is their impact on the common defense and security policy and the building of that policy? I think for all of our nations, all the European nations, that discussions in Brussels are very, very important, whether we are part or not of the EU currency. It has an impact, of course, on all of our armed forces, and it just highlights the need for us to continue to do what we do nationally, reorganization. And I know Poland has been through a very profound reorganization, and this was highlighted in the discussions that we have just had. But I also know that we need to continue to do what we do in NATO for the pooling and sharing, in NATO for the smart defense, and in the European Union for pooling and sharing, because this allows our nations together, where we can, where we want to do things together in a better, more efficient, and money-saving in the long-term procedure. Wszystkie kraje, które są członkami Unii Europejskiej, to co się dzieje w tej chwili, te dyskusje, które toczą się dotyczące budżetu, są ważne dla wszystkich krajów Unii Europejskiej i to niezależnie od tego, czy są one członkami strefy euro, czy też nie. Także wszystkie siły zbrojne, to co się dzieje w Brukseli, ma wpływ rzeczywiście na siły zbrojne. Wiadomo, że musimy reorganizować nasze siły zbrojne. Polska w tej chwili przeprowadza taką bardzo poważną reorganizację i to zostało podkreślone w naszych rozmowach. Bardzo istotne są inicjatywy Unii Europejskiej, pooling and sharing,
sharing oraz inicjatywa Smart Defense w NATO. Bardzo jest ważne to, żeby w ten sposób prowadzić nadal, czyli robić to, co robimy, co robiliśmy do tej pory nadal, właśnie w tym duchu Smart Defense i pooling i sharing, ponieważ to zapewni większą wydajność naszych sił zbrojnych, a także pozwoli oszczędzić pieniądze.